Kochani, witajcie na moim kanale. Ja nazywam się Iza i zapraszam Was do oglądania dzisiejszego odcinka. Dzisiaj, moi drodzy, przychodzę do Was z filmikiem odnośnie pracy w Stanach Zjednoczonych. Jak dobrze wiecie, ja tutaj przebywam już od dłuższego czasu. W całej mojej karierze zdążyłam zaliczyć do tej pory dwie prace. Tak więc jestem w stanie Wam opowiedzieć trochę więcej o tym, o moich doświadczeniach, jak to u mnie wyglądało i takie no podstawowe rzeczy, które musicie wiedzieć, zanim się zatrudnicie właśnie tutaj u jakiegoś pracodawcy. Zanim jednak przejdę do konkretów, zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału i lajkowania tego odcinka, żebyście byli na bieżąco z moim kontentem, z tym co dodaję, żeby żaden filmik Was nie pominął. Tak więc tak jak mówię, zachęcam Was jeszcze raz i przechodzimy do dalszej części. Zacznę od tego, że ten pomysł z tym filmikiem przyszedł mi po prostu na spontana, dlatego że przeglądałam YouTube'a, natrafiłam na filmik jakiejś dziewczyny, która opowiadała właśnie o pracy w Zarze, jak to mniej więcej wygląda i mi się właśnie przypomniało, jak to wyglądało u mnie, jaka jest właśnie różnica między tą pracą w Polsce a w Stanach. Opowiem Wam po kolei moją historię z zatrudnieniem tutaj w Stanach, jak to mniej więcej wyglądało, jak byłam w Polsce. I zacznę od tego, że cała historia tutaj moja zaczyna się w roku 2018, czyli właśnie na ten czas miałam 19 lat i zatrudniłam się wtedy w barze. Zaczęło się to tak, że pamiętam, przyjechałam do Stanów pierwszy raz, byłam taka świeża z Polski, nie znałam za bardzo języka, znaczy myślałam, że znam, ale szybko mi tutaj życie tak jakby pokazało, że no niestety to jest tylko to, co ja myślałam. Przyszło co do czego, ja się bardzo stresowałam, nie rozumiałam, co oni do mnie mówili. Był to bardzo ciężki temat, też nie chciałam nikomu o tym mówić, wstydziłam się trochę tego i no zazwyczaj tylko po prostu potakiwałam. Tą pracę znalazłam w polskiej gazecie, to jest taka lokalna polska gazeta, na tamten czas jeszcze była ona drukowana, teraz jest ona w wersji elektronicznej i tak jak mówię, i zaczęłam szukać ogłoszenia, tam najbardziej interesowała mnie praca taka jakaś łatwa, nie męcząca, moja mama tutaj też pracowała w różnych już dziedzinach, więc ona mniej więcej wiedziała, która praca jest lepiej płatna, a która trochę bardziej męcząca i no nie do końca opłacalna. Jeżeli chodzi o pracę Polaków tutaj w Stanach, to wypowiadałam się trochę na ten temat w filmiku, w którym mówiłam o różnicach między życiem w Polsce a życiem w Stanach. Możecie sobie obczaić ten filmik i właśnie tak to wyglądało u mnie, że tą moją pierwszą pracę znalazłam właśnie w tej gazecie, ona się nazywa Abecadło i pamiętam, że właśnie tam do wyboru miałam kilka innych ofert. Polki zazwyczaj tutaj pracują na sprzątaniu, ja starałam się unikać tej pracy no jak ognia i mi się to udało, jak do tej pory no nie miałam tej okazji, żeby pracować na sprzątaniu i tą pracę pamiętam, że zadzwoniłam na to ogłoszenie tak jakby i odebrał jakiś pan, ja pierwsze wrażenie odniosłam, że jest bardzo niemiły, no może nie, że bardzo niemiły, ale no nie brzmiał tak sympatycznie, jak tego oczekiwałam. No i pamiętam, że chyba w ten sam dzień, ewentualnie w następny, miałam już rozmowę o pracę. I ja na tą rozmowę o pracę poszłam w krótkich spodenkach. Nawet na ten czas nie zastanowiłam się, jak powinnam wyglądać i w ogóle estetyka, to tamto. Po prostu było gorąco, poszłam w krótkich spodenkach. I od razu chcę zaznaczyć, że nigdy nie byłam w amerykańskim barze jak na tamten czas. Tak więc w momencie, kiedy ja wchodzę do tego baru, tam są takie już ściemnione światła, widzę tam mnóstwo alkoholi za barem, a tamtą chwilę nikogo nie było właśnie w tym barze, tylko stała barmanka. I to była taka barmanka bardzo taka drobna i ja tak sobie pomyślałam, kurde, taka dziewczyna mała i ona ogarnia to wszystko, co się tam znajduje. Ja nie chciałam też, żeby było po mnie tak widać, że ja się stresuję, że taka właśnie jestem nie do końca obyta. No i ta moja rozmowa kwalifikacyjna trwała chyba ponad godzinę. I pamiętam właśnie, że ci właściciele chcieli o mnie wiedzieć tak jakby no rzeczy, skąd się wzięłam, jak przyjechałam, do kogo przyjechałam i tego typu sprawy. I wtedy na następny dzień chyba przyszłam, żeby się podszkolić i musiałam znać wszystkie ceny alkoholi na pamięć. Pamiętam, że miałam takie 4 strony kartki A4 i musiałam się tego wyuczyć i miałam chyba na to tydzień czy coś takiego. Byłam poszukiwana do tej pracy właśnie dlatego, że ta mała, drobna dziewczyna się zwalniała i ja miałam wejść na jej zastępstwo. Na początku było mi bardzo ciężko, żeby w ogóle złapać dobry kontakt z klientami, z szefem, bardzo się stresowałam, denerwowałam,
byłam rozkojarzona, bo nie dość, że miałam te wszystkie nowe rzeczy do nauczenia się, to jeszcze ten język nie do końca kojarzyłam, jeszcze tak jakby, no to byłam świeżo po przylocie tutaj, tak nie do końca, no ogarniałam to wszystko. I pamiętam, że jakoś po prostu jeden dzień mi to wszystko klikło, zaczęłam ogarniać, z klientami lepszy kontakt złapałam, po prostu tak wyluzowałam, stwierdziłam, co ma być, to będzie. No i od wtedy, pamiętam, już dobrze tak zaczęłam wspominać ten czas w tym barze właśnie. I jeżeli chodzi o wypłatę, to dostawałam ją codziennie do ręki na koniec zmiany. Ja miałam płacone od szefa taką jakąś podstawę na godzinę, plus to, co uzbierałam z napiwków. Zazwyczaj wychodziłam dobrze, na koniec zmiany zawsze tam mi się uzbierała ładna suma. I pracowałam 6 dni w tygodniu po 10 godzin. Ja pracowałam w godzinach od 16, czyli od naszej czwartej, do drugiej w nocy. Jeżeli chodzi o obowiązki, to do takich codziennych moich obowiązków należało to, żeby trzymać bar czysty i wiadomo, jak się tam uzbierało więcej szklanek, to do moich obowiązków właśnie należało, żeby je umyć. Tam był taki sink, czyli zlew. I no, szło mi to dosyć sprawnie, bo na tygodniu nie było aż tyle ludzi. Na tygodniu zazwyczaj ogarniałam to, dawałam sobie sama radę. Jeżeli chodzi o weekendy, czasami było tak, że na przykład potrzebowałam no, tych ekstra dwóch rąk, ponieważ byłam sama, a jak się ludzie zeszli, no to wiadomo, każdy chciał mieć wszystko na już. I mi wtedy pomagał mój szef. Ja do niego tylko pisałam SMS-a, że hej, potrzebuję pomocy i on przychodził. I tak samo, jeżeli na przykład skończyła mi się beczka piwa, to samo pisałam, on schodził i mi to wymieniał. Tak więc nie miałam jakichś takich ciężkich prac, żeby musiała coś dźwigać. Zawsze na koniec zmiany o drugiej tam chyba zamiataliśmy, tylko w soboty było jeszcze dodatkowe mycie podłogi, no bo żeby podłoga była czysta na niedzielę. Jeżeli chodzi o klientów, no większych problemów nie było, mogłoby się wydawać, że to bar, to mnóstwo będzie jakichś takich głupich zaczepek, bujek czy coś takiego. Nie, takie coś nie miało miejsca, może raz na jakiś czas, ale to nigdy ja w tym nie byłam poszkodowana. I ten czas mi tak leciał błogo, miałam taki wolny umysł, nie musiałam się niczym stresować, bardzo taka chodziłam, ciągle pamiętam, wesoła, nie musiałam się niczym stresować, ciągle te pieniążki były, jak miałam na przykład ten jeden dzień wolnego, to sobie wtedy jeździłam na zakupy, ewentualnie jakoś tam inaczej spędzałam czas, pamiętam, że to były tutaj właśnie moje początki, to jeszcze nie miałam samochodu i no ten czas, powiem wam, że z tej perspektywy, której widzę to teraz, ten czas był fajny. Byłam trochę taka mniej miałam, jeżeli chodzi o rzeczy materialne, mniej tak jakby byłam ustawiona, a pomimo tego i tak wspominam ten czas dobrze, właśnie dzięki tej pracy. Ci właściciele to nie tylko mi tak jakby dali pracę, ale dali mi też taką opiekę. Dużo mi tłumaczyli, jak wygląda życie w Stanach, na co trzeba uważać, no bo pamiętam jednak, jak przyjechałam, to byłam taka, no, naiwna, byłam bardzo naiwna, wierzyłam we wszystko, no a niestety tutaj niektóre rzeczy, no naprawdę trzeba uważać. Tak więc, tak jak mówię, ta pierwsza praca naprawdę mi się udało i potem nadeszła pandemia, bar został zamknięty jak wszystko, był lockdown. Właśnie wtedy siedziałam w domu i to trochę mnie dobiło. Strasznie podupadłam, jeżeli chodzi o mój stan psychiczny, bardzo było ze mną źle i jak najszybciej chciałam znaleźć jakąś pracę. Wtedy byłam tak zdesperowana, że się chciałam dosłownie łapać wszystkiego. Już nie chodziło nawet o te pieniądze czy o coś innego, bo o to nie musiałam się martwić. Tam zawsze coś miałam odłożone właśnie na taki czas. Ale ja, tak jak mówię, nie radziłam sobie z moimi myślami, z nudą, nie wiem. Wiem, że dużo osób też przez to przechodziło, tak więc mam nadzieję, że chociaż część z Was jest w stanie zrozumieć, o co mi chodzi. Tak jak mówię, szukałam cały czas pracy i w tej polskiej gazecie, ale tam nic nie było. Dosłownie nigdy nie widziałam, żeby te rubryki tam było aż tak pusto, jeżeli chodzi o oferty pracy. Zawsze tam było mega zapełnione, a wtedy właśnie zaczęło być pusto. Jedyne, na co szukali, to na sprzątanie. Ale tak jak mówię, ja się zawsze przed tym broniłam, bo no tak jak mówię, wiedziałam, że jak się już w to wejdę, to będzie mi ciężko z tego potem wyjść. I w pewnym momencie stwierdziłam, że jest to dobry moment, żeby rzucić się na głęboką wodę i zacząć szukać tej pracy właśnie w amerykańskiej jakiejś może firmie. I wtedy byłam bardzo zdesperowana, szukałam tej pracy, starałam się złapać czego mogłam i po prostu, pamiętam, poszłam chyba na 2 interview i potem miałam 3 interview już na kamerce, tam jeszcze z inną firmą i
Ta firma, pamiętam, na początku stwierdziłam, że nie dam rady, bałam się, mówiłam sobie nie, to jeszcze nie jest dobry moment, żeby aż tak duży krok robić w moim życiu, że po prostu jeszcze potrzebuję podszkolić ten mój angielski, że nie jestem gotowa, no i po prostu panika, jednym słowem, ogromna. I na tym właśnie interwiu, na tym kamerce, na Zoomie to było to interwiu, się stresowałam bardzo, ale jakoś dałam radę. Powiem wam, ten stres to był taki stres chyba pozytywny, że mnie to tak zmotywowało, że się cała zebrałam w sobie i właśnie na tym interwiu tam dałam z siebie wszystko i zaraz na drugi dzień miałam odpowiedź, że jestem zatrudniona. Czułam się, jakbym wygrała po prostu wygraną na loterii, że ja, dziewczyna z Polski, z tam małej miejscowości, dostaję pracę w tak dużej firmie, dają mi taką szansę i też tutaj chciałam zaznaczyć, że tej właśnie szansy na tą pracę nie miałabym, gdyby nie to, że ja język angielski uczyłam się już wcześniej, zanim przyjechałam do Stanów. Gdyby nie to, że starałam się też przyspieszać tą naukę, cały czas googlowałam na translatorze jakieś słówka, co ktoś powiedział, ja od razu zapisywałam, szukałam. I to mi dużo pomogło, że nawet w takiej głupiej rozmowie w barze cały czas się czegoś uczyłam. I też chciałam się uczyć, wiedziałam, że to jest ważne. Wiedziałam, że chcę tutaj zostać, żeby mi się tutaj lepiej żyło, muszę znać ten język. I właśnie w szybkim, dosyć tempie nauczyłam się tego angielskiego. Trochę go podszkoliłam od tego, co było w Polsce. Tak jak mówię, z angielskiego byłam taką uczennicą piątkowo-czwórkową. I jakoś to właśnie wyglądało. No ale ta tutaj rzeczywistość trochę mnie tak jakby... No, byłam bardzo zaskoczona, że to nie tak jak jest, jak te nasze dialogi na języku angielskim. Więc ja z tego miejsca, w którym tutaj jestem, chcę wam powiedzieć, uczcie się angielskiego i to naprawdę wam pomoże w życiu. Ja wiem, że to jest takie gadanie trochę mamy takiej, ale to naprawdę tak jest. Ja jeszcze pamiętam swojego czasu w Polsce udzielałam korepetycji za języka angielskiego i właśnie w taki sposób sobie dorabiałam. Ja chciałam wręcz, żeby każdy mówił po angielsku, nie wiem, jakąś taką misję miałam. No ale tak jak mówię, no dzisiaj gdyby nie to, że wtedy uczyłam się tego angielskiego, to nie wiem, czy bym była na tym miejscu, gdzie jestem teraz. Żebyście to mieli jeszcze bardziej zobrazowane, to powiem wam, że ja w tej firmie pracuję już ponad rok mi minął. Może miałam tylko jednomiesięczną przerwę i 2 tygodnie urlopu. W skrócie mówiąc, jest to potężna firma, znana w całych Stanach. Mnóstwo lokalizacji w całych Stanach. Googlowałam, że w 2020 mieli łączny dochód 171 bilionów dolarów. I no tak jak mówię, pomimo tego, że to był rok ciężki dla ludzi, oni, no jak same numery mówią, jest to ogromna firma, bardzo dobrze prosperująca. I nie chcę dokładnie opisywać, gdzie ja pracowałam i w przeszłości i teraz, ponieważ nie chcę, żeby ten filmik jakkolwiek wpłynął na moje zatrudnienie, ewentualnie na opinię. No nie wiem, jeżeli ktoś jest bardzo, bardzo ciekawy, gdzie to jest, to niech pisze do mnie w wiadomości prywatnej, to udzielę takiej informacji, ale tak jak mówię, tutaj na forum publicznym na razie nie chcę tego mówić. W sumie kończę już ten temat i przechodzę dalej do rozmowy o mojej pracy. Właśnie ten filmik tej dziewczyny i obejrzałam parę innych zaraz po tym filmiku uświadomił mi, że ja wcale nie mam tak źle. Czasami zdarza mi się zdenerwować na ich jakieś decyzje, z którymi ja się nie zgadzam, ale to jest, nigdy to nie jest jakoś moim kosztem, że mi jest jakoś przykro przez to, czy coś takiego. No to są po prostu zadania z góry narzucone, że coś tam trzeba poprawić, czy coś w tym stylu. Pierwsza rzecz to to, że jestem zatrudniona na pełny etat, czyli 40 godzin. Ja pracuję 4 dni po 10 godzin, codziennie mam 30 minut przerwy i mogę w razie na jakąś potrzebę przedłużyć sobie tą przerwę, że mogę wziąć na przykład godzinę i tam, no nie wiem, w zależności czy macie zgodę, można tam sobie też wziąć więcej. Ja płacone mam na godzinę plus płacone mam tak jakby prowizję od sprzedaży. I jeszcze na tej prowizji mam tak jakby doliczane, mam cele, mam tam 3 cele i za każdy uderzony ten taki gol dostajemy dodatkową premię. Wypłatę też dostaję co 2 tygodnie, mam ją bezpośrednio na moje konto i jest to bardzo wygodny dla mnie sposób, jak dla pewnie większości. I też jeżeli chodzi o sam grafik, nie jest to żaden problem, jeżeli potrzebuję jakieś dni wolne,
to no, tam wystarczy chyba, że tydzień wcześniej dam znać, który to dzień i jakoś to można tutaj między nami to rozplanować. Nigdy nie miałam jakichś większych problemów przy takim czymś, że coś mi nagle wypadło i no po prostu nie mogłam wziąć wolnego. Zawsze to było bezproblemowo załatwiane między mną, moim menadżerem. I to właśnie tak jest, że nade mną jest menadżer, menadżer ma menadżera i tam idzie to wiadomo szczebelkami. I to powiem wam, na jeden sposób jest bardzo dobre, dlatego że każdy musi uważać, co mówi, bo wie, że ma kogoś nad sobą. Jest też specjalny oddział, się nazywa HR i ona tak jakby polega na tym, żeby pilnować warunków pracy, czyli czy wasz pracodawca, ewentualnie ktoś, kto jest nad wami, czy nawet wasz pracownik, współpracownik, czy jest ok dla was, czyli czy nie powie czegoś złego, czy nie zrobi wam jakiejś przykrości. I właśnie w takim momencie, jak coś tam się zdarzy takiego, że ten powiedzmy kierownik, czy kierownik kierownika coś do was źle powie, wy piszecie, zgłaszacie to do tego HR i oni rozpatrują tą sprawę. Tak więc w tej pracy nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ktoś mnie poniżył, czy powiedział mi coś niemiłego, czy mi chciał jakoś dokuczyć. Raczej nie mamy czegoś takiego, nie wiem, jakoś też takie ludzie jesteśmy, charaktery każdy z nas ma takie, że no po prostu każdy tam stara się robić swoje i po prostu jakoś staramy sobie nie uprzykrzać tego życia. I czasami jest też tak, że siedzę sobie w domu i powiedzmy, że na przykład na następny dzień mam mieć wolne. I zdarza się czasami, że powiedzmy w innych lokalizacjach tego sklepu ktoś, nie wiem, zadzwoni, że coś mu wypadło, że nie może przyjść i wtedy ja dostaję taki telefon, czy w razie czego ja jestem w stanie zastąpić tą osobę i wtedy płacone mam overtime, czyli nadgodziny. Za nadgodziny ja płacone mam 150%, czyli no właśnie jak robię te overtime, to wtedy zaczynają się robić już większe pieniążki. Też nie zapomnijcie o tym, że tak jakby na przykład jeżeli jestem na tym moim dniu ekstra, ja też sprzedaję i też dochodzi mi ta prowizja i ta prowizja się dolicza do tego mojego gola. Następna rzecz to kwestia braków. Czy na przykład jeżeli mamy jakieś braki w kasie czy jakichś produktów, my nigdy tak jakby nie jesteśmy za to potrącani, nigdy nam nie jest zabierane pieniądze, zawsze to jakoś, no do tej pory odkąd pracuję nigdy się takie coś nie zdarzyło, ale wiem, że w razie czego nawet jakby się to zdarzyło i to nie jest z naszej winy, tylko no nie wiem, jakiś głupi błąd, to my tak jakby nie wykładamy z naszej kieszeni za to. Też chciałabym zaznaczyć, że w tej lokalizacji, w której ja pracuję, mam mnóstwo polskich klientów i powiem wam, na jedno jest to dobre, na jedno jest to niedobre. Ale też nie będę się na ten temat tutaj wypowiadała, ale tylko chciałam wam dać znać, że cały czas jestem tak jakby w kontakcie z Polakami, cały czas używam tego języka. Wiadomo, więcej jest tych no, klientów amerykańskich, muszę bardziej używać tego języka angielskiego w pracy, ale tak jak mówię, jest to miłe, że jednak cały czas mam jakiś tam kontakt z osobami posługującymi się językiem polskim. I też rzecz, o której mówiłam w odcinku na moim kanale, zaraz wam go tutaj u góry pokażę, to, że na przykład ja z moim menadżerem jestem na ty, czyli nie ma między nami takiej jakiejś bariery, nie jesteśmy sobie na per pani, per pan, zawsze mamy takie jakieś, on chyba też nie jest taki stary, on ma chyba tam 30 lat, no to ja też mam taki charakter wyluzowany, zawsze tam jakoś ciśniemy bekę, nigdy nie jest tak, że się stresujemy, o bo to, bo tamto, nie ma czegoś takiego, jest bardzo luźna atmosfera. Pomimo tego, że w tej pracy muszę być tak jakby bardziej skupiona, muszę mieć głowę na karku cały czas w porównaniu do tego, co było w barze, to i tak, no nie jest to aż tak źle. Na początku pamiętam, jak zaczynałam tam pracę, się mega stresowałam, bałam się popełniać błędy, bo jednak te błędy, które popełniam tutaj, to są takie błędy niektóre, których się już nie da odwrócić. Czyli no po prostu jak coś zrobię źle, to już jest nieodwracalne i wtedy takiemu klientowi muszę powiedzieć, że coś mu tam schrzaniłam po całej linii i to jest nieodwracalne. Ale to też nie zdarzyło mi się często, może tam na początku jak się uczyłam, to tam parę razy, ale no jak na razie, no myślę, że już doszłam do takiej wprawy, że mi się to często nie zdarza. I też kolejna rzecz jest taka, że na przykład tutaj w Stanach często zdarza się, że na przykład w zimie te zimy są naprawdę mroźne, czy jest no po prostu taka śnieżyca, że nie da się poruszać samochodem, nie da się w ogóle wyjść z domu, no po prostu każdy się zamyka w domu, nikt nie wychodzi
I właśnie wtedy, na przykład u mnie w pracy, ja mam powiedziane, że wtedy nikt nie przychodzi do pracy, sklep jest zamknięty. No i wtedy właśnie mam takie wolne, znienacka i z tym to oni też nie są jacyś problemowi, że na przykład wiem, że niektóre sklepy są takie, że pomimo tego, że jest ta taka śnieżyca, czy tam jakiś, nie wiem, tornado, to oni i tak każą przychodzić ludziom do pracy. To jest w ogóle dla mnie niezrozumiałe. Tak więc stwierdzając, ta praca, powiem wam, jest bardzo fajna praca. Siedzę cały czas w klimatyzacji, nie jest to praca fizyczna. Ja nie mam, że stoi nade mną na przykład mój menadżer i cały czas mi każe coś robić, tylko po prostu często jest tak, że siedzę sobie na telefonie, tam na Instagramie, czy coś tam robię. Ale no tak jak mówię, jest to bardzo luźna praca, nie mam narzucone, że jakieś zadania dzienne czy coś takiego, że coś tam musi być zrobione. Nie, po prostu no tyle ile zrobię, tyle zarobię tak jakby. I ja tą pracę bardzo lubię, chociaż pomimo tego, że czasami narzekam, jak wiadomo każdy człowiek, ale tak no podsumowując, bardzo tą pracę lubię i w porównywaniu, teraz właśnie przejdę do porównywania między tym pracą tutaj, a pracą w Polsce. Słuchajcie, ja w Polsce pracowałam w paru miejscach, pomimo tego, że byłam młoda, ale pracowałam jak na ten wiek, no mogę powiedzieć, że w paru miejscach. Jednym z nich był McDonald's i właśnie tutaj o McDonaldzie będę starała się porównać tak jakby najbardziej to, bo to był taki podobny właśnie schemat, że ktoś tam był nade mną, nad kimś, ktoś tam jeszcze, no mniej więcej to było coś podobnego, takie najbardziej zbliżone z tych wszystkich prac, jakie miałam. Pamiętam, był McDonald's w Krakowie i w tym McDonaldzie pamiętam, że tam było też paru menadżerów i tego akurat nie wspominam dobrze. Było to trochę, mogę powiedzieć, nie że wykorzystywanie, ale cały czas trzeba było coś robić. Oni cały czas szukali nam zajęć, cały czas chcieli, żebyśmy coś robili, cały czas nad nami stali, patrzyli nam na ręce. To mnie bardzo tak jakby irytowało. Też na przykład jeżeli zrobiłam jakiś błąd, to zaraz była nie że krzyk, ale takie te krzywe spojrzenia, takie jak mogłaś, jak to się w ogóle stało, czemu. A tutaj no jak zrobię takie coś, to no nikt mi nie zwraca uwagi, no po prostu stało się i tyle, jak to odwrócić. Bardziej się skupiają tak jakby na rozwiązaniu problemu, a nie na drążeniu go. I też te menadżerowie w tym McDonaldzie, oni tak jakby właśnie patrzyli z góry na nas. Takie było poczucie wyższości, że na przykład tylko oni mogli pić kawę, tylko oni mogli coś tam robić. I taka czułam się właśnie zawsze gorsza, takie miałam poczucie gorszości przy nich, że okej, ja jestem tym robolem. Ja wtedy na ten czas miałam 17 lat, coś takiego. I pamiętam, że sobie powiedziałam, nigdy więcej nie chcę się podjąć właśnie czegoś takiego, że właśnie ktoś mnie będzie traktował w taki sposób, że ty jesteś gorsza, bo ty jesteś na niższym stanowisku, czy coś w tym stylu. Nie, nie. I też bo to moja prośba dla was, nie dajcie się tak traktować, nie dajcie sobie pozwalać na wykorzystywanie, na jakieś głupie docinki, czy na jakieś, nie wiem, no takie opryskliwe zachowania. To nie jest po prostu profesjonalne. Lepiej znajdźcie sobie pracę, w której będziecie się dobrze czuli, będziecie mieli ten komfort, taki no umysł po prostu lekki, nie, że ciągle chodzicie zestresowani, bo tak jak mówię, no to co ja obejrzałam dzisiaj, no to kurde, sobie właśnie przypomniałam to, jak ja byłam na miejscu tych właśnie osób, które tak opowiadały, jak to wygląda właśnie praca w takich sieciówkach. Uczcie się angielskiego i rozwijajcie się. I też pamiętajcie, ja tutaj na kanale staram się wam wszystko mówić tak, jak jest naprawdę. Nie staram się koloryzować, nie dodaję nic, mówię tak, jak jest. Ja jestem osobą, że mówię zawsze prawdę. Jeżeli coś jest czarne, jak jest białe, to jest białe, u mnie nie ma pomiędzy. Tak więc u mnie na kanale dostaniecie zawsze prawdę, ja zawsze będę z wami szczera. Klikajcie subscribe, żebyście mieli właśnie takie szczere opinie ode mnie. I moi kochani, to już byłoby na tyle w dzisiejszej pogadance, w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to zostawiajcie łapki, dawajcie znać wasze odczucia, co o tym myślicie. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie je pod spodem i widzimy się w kolejnym odcinku.